do białej na pierogi. O, to było straszne, powiedziała z rozkoszą. To stało się właśnie tutaj. Umarłam w tej oto kabinie. Wiesław Myślikowski, traktat o łuskaniu fasoli. Przyszedł pan fasoli kupić do mnie? To przecież w każdym sklepie pan teraz fasoli dostanie. Ale proszę, proszę, niech pan wejdzie. Psów się pan boi? Niech się pan nie boi. Obwąchają pana tylko. Zawsze jak ktoś pierwszy raz, muszą obwąchać. Pies taką ma naturę. Czyli co? Jury udaje się na naradę? Tak, jury udaje się na naradę. Mam nadzieję, że do najbliższej środy wynik będzie znany. Młodzi ludzie zaczynają mówić skrótami, piszą niegramatycznie. A jeżeli ktoś pod koniec warsztatów nagle powie czysto, pojedziemy na Pomorze, może ono nam pomoże, jak pomoże, nie pomoże, to pomoże, może. To ja odczułem wielką satysfakcję. To jest nie byle jaka nagroda, bo za najpiękniej mówiącą w roku 2017, czyli poza wszystkimi kategoriami. To jest szalenie szlachetny i dobry pomysł, organizacja tego rodzaju konkursu recytatorskiego, dlatego że uczestnicy, dzieci w kategoriach 3 do 11, 15 i powyżej 15 lat biorą na warsztat literacki tekst, poetycki, prozatorski, zaczynają zgłębiać tajniki mówienia scenicznego, zaczynają przede wszystkim rozumieć ten tekst, uczyć się go na pamięć i przez siebie filtrować pewną interpretację, którą mają w głowie właśnie samą, swoją, indywidualną. I to się nazywa też w pewnym sensie odkrywanie osobowości na scenie, gdzie przykładów dzisiaj podczas tego konkursu mieliśmy kilka naprawdę bardzo mocnych, a mówienie głośne, mówienie poprawne, mówienie dykcyjne, to jest podstawa, żebyśmy operowali dobrze naszym językiem ojczystym. Występ mojej mamy był fenomenalny. Chciałam dać przykład synowi. Chciałam go oderwać od multimediów i żebyśmy zajęli się czymś innym. Takim bardziej, powiedzmy, przyziemnym, ale bardzo pożytecznym. Chcieliśmy mówić głośno i wyraźnie po polsku. O błędach, proszę Państwa, nie warto mówić. Pamiętajcie o tym, że doskonałość bywa odstręczająca, a błędy czynią nas sympatyczniejszymi. Po prostu trzymajmy się tej zasady w życiu. Wybaczajmy sobie błędy, ale też mobilizujmy się do pięknego, poprawnego języka. Gęba, kępa, kędy, dęba, pęka, tędy, ręba, szczęka, zęby, treść, szept, sześć, zgiełk i giełka, lęk.